Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Shiro. Dobra, moi drodzy. Zaraz będzie noc. Zaraz będzie ciemno. Bierze mnie na kichanie, matko bosko, częstochowsko. Dobra, włączymy już teraz. Chce mi się kichać jak cholera, ale się wstrzymuję. Zaraz muszę wyłączyć mikro, ale najpierw wolę się zabarykadować. Dobra, chyba mi kichanie już odeszło. Serio, chyba mi kichanie odeszło. Zamknij drzwi. Stół. Delikatnie. Dobra, zamykamy. Wanna leci tu. Wanna robi bry. Kidła robimy sobie. Za dwie sztuki, o ile damy albo jedną? Tak, jedną weźmiemy. Tu paliwko. No, czemu tego nie chcesz robić? Dobra, jest, mamy to. Krzesło tutaj będzie zatrzymywać tą stronę. Zapisujemy sobie, bo tak tutaj się zapisuje grę. Dlatego jak często bywam w tym piekarniku. No i co my dalej będziemy robić? Kochani, co my dalej będziemy robić? To jest pytanie za milion punktów. Wydaje mi się... To właśnie nie wiem, jak to się robi. Czekajcie. Opcje, sterowanie. Ruch głową, czynność główna, to nie. Unik, mapa, inwentarz. Przeładowanie, menu umiejętności, dziennik jest pod klawiszem J. Właśnie. Tego mi brakowało. Godzina się zatrzymała, zatrzymała. Mamy takie umiejętności. Może być. I tak. Widzę, że mamy dosyć sporo do czytania. Powiem wam szczerze, że... do piwnicy. My go już odzyskaliśmy? Chyba tak. Powiem wam szczerze, że troszeczkę patrzyłem na Steama Wikipedię. Znaczy Wikipedię, na poradniki. Bo byłem ciekawy, jak w ogóle zebrać te kody. Nie patrzyłem dokładnie, jakie są kody. Tylko patrzyłem, czy da się je w ogóle jakoś zdobyć. No i fakt jest taki, że się nie da. To znaczy, pierwsza ta skrzynka, która była na mapie pierwszej, tej naszej kryjówce. Pierwsza skrzynka ma kod, który dostali w sumie ludzie, którzy wspierali grę. Na Kickstarterze bodajże. I tam się dało znaleźć kod. Inne kody teoretycznie były dostępne na przedmiotach. Tak jak tu, 192 coś. Użytek z grzybów w gospodarstwie domowym. Więc tu coś jest, widać to. Nie da się chyba tego zoomować w żaden sposób. I widocznie trzeba się tego czwartego numeru domyśleć. I tak, zobaczmy sobie, czy są tu jeszcze jakieś inne kody. 20 papierosów z filtrem. Podobno był gdzieś kiedyś na paczce właśnie ten napis, ale ja tutaj nic nie widzę. Notatka, kod do drzwi to 3333. To mieliśmy. Kartki. 4 papierosy, 4 paczki razy 82. Pytanie, czy coś tutaj, na przykład ten 1614 czy 282, jest w jakiś sposób przydatny? Pocztówka 1961. Tak samo tutaj ten kod. Ja w ogóle najlepiej bym sobie zapisał te kody, tylko sobie nie pomyślałem, jak to zrobić. Nie zapisałem sobie w żaden sposób. Czekajcie, mam tu jakieś blacknoty. Notatki. I tak, pierwszy kod to jest 1961. Tu był do drzwi, tu były kartki. Drugi kod to 161 42 82.
I tu będzie trzeba pokombinować. Albo to będzie, nie wiem, 1614, albo 4282. Tak to może być. Paczka papierosów, tutaj nic nie zobaczymy. Tylko na generatorze też nie. Grzybowa książka, tu jest. 1920, nie wiadomo co, bo jest zamazana. To już mamy, pocztówka, rysunek techniczny. Czy coś tutaj jest? 192? 182? 25 czy 2,5? Kurde, nie wiem. Dziwne pudełko. Na dziwnym pudełku nie ma nic. Spis mieszkańców. Dom numer 3. 1975. 1975. Dom numer 3, numer 1, albo nie, 4, przepraszam. 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. To też może być jako kod. Czekajcie, to była ulotka właśnie to? Nie. Była z ciężarówki. Dobrobyt wsi to dobrobyt miasta. Ale tu żadnego kodu nie widzę. Laleczka. Czy laleczka ma jakiś kod wypisany na twarzy? Nie ma. Chyba, że tu coś jest, ale nie da się zoomować. Torba medyczna również nie ma chyba żadnego kodu. Chyba, że gdzieś tu z boku może jest napisany. Ale też nie widzę. Roztwór do usuwania pasożytów z jelit. To też nie ma. Termometr. Tu też nie widzę, co tu mogłoby być. Chyba, że 35, 37 i tak dalej, ale tu też wątpię. Maszynka, czekajcie, syfon jeszcze jest. Na syfonie również nie widzę żadnych liczb. Tu może być coś, aczkolwiek no ja tu nic nie widzę. Jeden, nie, nie wiem. Krzyżyk. Drewniany krzyżyk oblepiony błotem i gałązkami. Tu również nic nie widzę. Zdjęcie doktora. Też nic nie ma. A, nie, przedmioty. No, notka z zaleceniami doktora. Palić w piecu, to już mieliśmy. Chyba zgrały szaleńca. Czas mojej świnki do łóżek, aha. 5-9. Jakiś kod z 5-9. Laleczka numer 2. Po co mam tyle laleczek? Albo i 3. I tu jest napisane 1-9 i drugie jest już niestety zamazane. To może być 1-9-5-9. Ale co jest dalej? Cholera wie. O ile to jest dziewiątka, nie ósemka na przykład. I wydaje mi się, że tu jest napisane Makulski. Plastikowe kurki. 4 sztuki plastikowych kurek. To chyba też nie ma nic wspólnego. Kasztaniak. On też żadnych kodów napisanych nie ma. Dobra, może coś jeszcze będzie tutaj. Zacznijmy czytać od początku. Chociaż nie, niestety nie możemy od początku, z tego co widzę. Klucz do piwnicy mamy jako jedyny. Dobra, mamy strony wydarte. I mamy kontynuację. Się na tych przeklętych dzikusów. Wszystko powinno pójść gładko. 12 września 87 rok. Nic nie pamiętam. Od czasu ataku na nasz obóz. Mam na sobie jakiś płaszcz. Gdzieś po drodze musiałem więc zmienić ubranie. Nie poznaję siebie. Ledwo trzymam w dłoni ołówek. Czy moje ciało się zmieniło? Nie czuję głodu ani pragnienia. Co się ze mną stało? Czy to jest opis nasz? Chyba tak. Klucz do zejścia numer 21?
Chyba tak. Pamiętam jego twarz. Twarz człowieka, który najpierw mnie uratował, a później uwięził. Nie wiem, jak udało mi się wtedy uciec z jego chaty i jak trafiłem tutaj. Wiem natomiast, że ten szalony skurwysyn zabrał mi mój klucz. Jedyną szansę na wydostanie się z lasu wyrwał... Wyrwał te wszystkie strony z mojego dziennika. Wątpię jednak, by odczytał z nich, gdzie jest przejście podziemne. Powinienem dla pewności sprawdzić, czy drzwi są wciąż zamknięte. Muszę go znaleźć. Nie sądzę, by po tym wszystkim nadal mieszkał w chacie, w której mnie przetrzymywał. Zresztą, to i tak nie ma znaczenia. Nie znam drogi powrotnej do tamtego parszywego miejsca. Dzień pierwszy. Noce. Muszę wracać do swojej kryjówki przed zmrokiem. Błądzenie tutaj, tu nocą jest zbyt ryzykowne. Las wykazuje wtedy wzmożoną aktywność. Tylko ochronny gaz w moim schronieniu zapewni mi względne bezpieczeństwo. Dzień drugi. Wilk. Chyba tracę zmysły. Jeśli to nie urojenia, to mężczyzna, którego spotkałem, miał głowę wilka. Powiedział, że pomoże mi odzyskać klucz, ale muszę tylko przedostać się do drugiej części lasu. Mam się z nim spotkać w zachodniej części głuchego lasu. Zanim się tam jednak wybiorę, wolę zbadać okolice. Nie chcę działać zbyt pochopnie. Cienie. To była parszywa, dziwna noc. Z ciemnych zakamarków mojej kryjówki zaczęły wypełzać cieniste sylwetki. Myślałem, że to oczy płatają mi figle w ciemnościach, ale jestem pewien, że coś tam było. Jeśli pojawią się kolejny raz, powinienem trzymać się blisko światła. Dzień czwarty. Propozycja wilka. Wilk poprosił mnie, bym przyniósł mu kluczyk do zamkniętego pokoju w domu baby śmierdzącej kurami. Za tę przysługę pomoże mi odnaleźć mój klucz. Klucz za klucz. Wydaje się to dość uczciwe. Babę znajdę w wiosce w południowo-wschodniej krawędzi głuchego lasu. Brat baby kury. Dzień dziewiąty. Staruszka żyjąca z kurami powiedziała, że plastikowa kurka należy do jej brata, który zaginął kilka dni temu. Dała mi zdjęcie osoby, z którą ostatnio go widziała. To miejscowy doktor. Poznaje skurwysyna. Dziwny chłopak. W wiosce spotkałem chłopca. Powiedział mi, że w zamkniętym pokoju domu baby kury znajduje się piękna pani. Chłopak bardzo chce się z nią zobaczyć, ale baba na to nie pozwala. Poprosił mnie, bym znalazł klucz do jej pokoju. Będzie na mnie czekał w swojej kryjówce w silosie na zboże północno-wschodniej części głuchego lasu. Zamknięty pokój baby kury. Chłopiec zdradził mi, że zapasowy kluczyk do zamkniętego pokoju w domu baby kury mogę znaleźć we wioskowej studni. Brzmi jak absurd, ale to jedyny trop, jaki mam. Zdjęcie miejscowego doktora. Chłopiec ze skrzypcami rozpoznał na fotografii od baby kury miejscowego doktora. Twierdził, że to dobry człowiek. Pomagał pomóc mieszkańcom wioski. Mi też pomógł, a potem podpierdolił mi klucz. Dzień dziesiąty. Kluczyk dla chłopca. Postanowiłem oddać kluczyk do pokoju baby kury chłopczykowi. Podziękował mi, ale poprosił również, abym przyniósł mu skrzypce jego mamy. Są schowane za szafą. Sam boi się po nie iść. Ponoć rodzice się na niego gniewają. Dał mi laurkę, którą mam wręczyć jego mamie w ramach przeprosin. Dom rodziców znajduje się w północno-wschodniej części Starej Kniei. Jezu, to jest naprawdę ciężki font. Jeśli przyniosę skrzypce, umówi mnie do doktora. Oby tak było. Dobra, poczytaliśmy. Ja mam mniej więcej kody już przepisane. Tu mamy też wszystko git. No i co? Będziemy się bić. Mam nadzieję, że może ta noc będzie już bardziej taka easy. Chyba już słyszałem jakieś dziwne pomruki. Na coś tu chodzi. Zastanawiam się, czy byśmy już przypadkiem nie musieli iść właśnie do tego domku Starej Kniei. Może bym pobrał przedmioty, zabarykadował się tam mniej więcej i jakoś by to poszło? Zobaczymy w sumie nad ranem, czy ja mam w ogóle jakieś przedmioty, które mógłbym w ten sposób użyć. A już tu idą cholery.
Dość wolno chodzi. To nie brzmi jak ten dzikus. Aha, idzie tu. Już musiałem. Shit happens. Chodź tu. Nie mam więcej desek. Co się tu dzieje? What the fuck? Szósta godzina. Zostaw to. Dzień 11. Przeżyliśmy! O nie, kapitanie! No, połowę wytrzymało. Dzień dobry, panie handlarzu. Pokaż przedmiot, nic mi nie powiesz. Dobra. Więc na czym my stanęliśmy? Mamy na pewno pistolet, którego nie sprzedam choćby nie wiem co. Bo jest świetny. Reputację mam 152 sztuki. I tak. Chciałbym kupić amunicję, ale widzę, że jej nie ma. To my ci możemy sprzedać teraz. Na pewno kije. To na pewno ci sprzedam. Butelki puste. To też z pewnością. Teraz dwa i niby to już byłoby wszystko. Czy to jest świecący kamyk? Tak. 130 to też ci na pewno sprzedam. To sobie zostawimy. Myślę. Co my ci jeszcze możemy tu sprzedać? Dobra, sprzedajmy na razie to, co mamy. Handluj. Błyszczący kamyk to jest już plus 130. To jest po 15, więc się nie opłaca. Lepiej butelki sprzedawać, bo tu mamy 50 w sumie. I tu mamy wartość 10, tu mamy wartość 20. No to już jest lepiej. Minus 220.
Czyli tak. Trzy rzeczy już tu będzie miał, to jeszcze możemy mu sprzedać dwie rzeczy teoretycznie. Nadal nie będzie nas stać na to. Potwierdź 382. To kosztuje 450. No. Nie mam jeszcze pustych butelek może? Jakieś puste buteleczki. Amunicja śrutowa jedynie 20. Tutaj max 5. Pudełko z narzędziami max. Znaczy nie max, bez maxa. Flary, wartość 30. I tak tych flary nie używam. Handluj. Plus 90. Potwierdź. Mamy kolejny materiał. I co my z tym robimy? Robimy sobie ulepszenie hotbaru. Tu już mamy maksa. I hotbar jeszcze możemy sobie ulepszać. Fajnie, fajnie. Pewnie hotbar 7, 8, 9 do 9 będziemy mogli sobie ulepszać. Nie, no to jest elegancko, powiem szczerze. W szczególności, że możemy sobie zrobić to tak. Pod szósteczką będziemy mieć to. Deska z gwoździami jest tutaj. I latarkę pod piątką. Może w ten sposób. Dobra, deski na razie bierzemy tu. Czy ja ci mogę sprzedać te kije jeszcze? Wiesz, w sumie kije możemy do Wilka sprzedawać. Tu też moglibyśmy sprzedać. To co by nam to dało, jakbyśmy sprzedali dwa kije? Plus 30, mamy 52 sztuki. Możemy jednego grzyba kupić. Ale może byśmy na przykład jakieś ostrze siekiery kupili? Ale też nas nie stać. Magazynek małego kalibru jest! Oh no! Anyway. 50, to mamy 72. No nie, no to tak mi nie pasuje. Ja chcę mały kaliber kupić sobie. Mały kaliberek. Małego kalibru chcę kupić. Puś. Andarzyna. Pokaż przedmiot, nie chcę, handluj. To ci mogę za 57 sprzedać, a to ci mogę za 50, no to kurde faja. To i to i to. I biorę od ciebie co chciałem, a magazynek. I pyk! Jest dobrze. Czy ja ci sprzedałem deski? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli sprzedałem deski, to jestem głupi. 6 sztuk drutu. To możemy dolać, przelać. Prymitywna broń za 18. Ziemniaki możemy oddać, butelki puste również. Wiem, że to on się tylko łączył po 2, no ale trudno. Dobra. To co, idziemy? Idziemy do starej kniei. No trochę tych gwoździ tak nie za dużo. Trochę tych gwoździ nie za dużo tutaj mamy. Alkohole. Złom też weźmiemy. Złom się może przydać. W racji tego, że oni i tak tu już się przebili. To tak, jeszcze jest jedno pytanie. Czy tam będzie piła tarczowa? Czy piła to pewnie będzie? Pyk. Nie chcę przelać zbytnio. Dajcie mnie deski. Ja mogę lać jeszcze. Pyk, pyk, pyk. 21 desek. Trzy deski z jednego drewna wychodzą. Zastanawiam się, czy by tego jednego koktajlu Mołotowa nie zużyć. Ale może nie trzeba? Jakbyśmy się przeszli tutaj. I przeszli z tej strony. No w sumie nie trzeba. Skrzynia. Zamknięte, potrzebuje klucza. Ej, mi się wydawało, że jeszcze miałem tego paliwa trochę. No i miałem.
Dobrze mi się wydawało, że miałem. Na pewno zapasy paliwa będą mi potrzebne. Tu już wszystko wykorzystaliśmy, prawda? Prawda. Benzynka jeszcze, musimy trochę zatankować tego barachła. Ale już niedużo. Ostatni pasek. I pyk do zera. Nie zmarnowaliśmy paliwa. Fajno. Jeszcze zobaczę, czy ja tutaj nie miałem żadnych skrzynek do otwarcia. Drewno? Nie, brak drewna. Mi się wydawało, że gdzieś to jakaś skrzynia była. Ale może to nie tu. Na pewno to nie tu. Wejście napraw, nie będziemy nic naprawiać. I tak. Na czym stoimy? Mamy 59 gwoździ, 30 desek. Karnisty z paliwem mamy również. Tą deskę to sobie mogę już włożyć tu. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. I co my jeszcze możemy wziąć? Paliwko sobie dolejemy. Tu bym taki jeden karnister wejrzał go zostawił. Tak na zaś po prostu. Tu jeszcze jest drewno. Laurkę też bym wziął. Pudełko z narzędziami też bym wziął. Kurde, bym to wszystko wziął. Dobra, benzyny nam chyba starczy tyle. To cztery kanistry. To trzy tutaj zostaną w rejeczego, tak na zapas. Zapas, przepraszam. Nawet cztery. Jezu, ile mam tego paliwa? Od groma. Zapałki. Zapałki też by się przydały, kurde. Zapałki też by się przydały. Wiecie co? Zastanawiam się, gdzie ja wpierdzieliłem spawarkę. Tu jest spawarka, bo już się wystraszyłem. No i dobra, bandaż robimy kolejny. Poziom czwarty. Mam nadzieję, że jak tam pójdziemy, też warsztat będzie poziom czwarty. Jeżeli nie, no to jest problem. Ile możemy maksymalnie wytrychów trzymać? Aha. Aha. Nie mamy tu wytrychów. Mamy latarkę. Więc myślę, że wytrych też równie dobrze możemy wziąć. Ile możemy ich? Max 5. No ze 2 bym sobie wziął. I myślę, że w tym właśnie stylu przejdziemy sobie dalej. Tu już nic nie mamy do robienia. Zobaczmy, czy handlarz ma. Nie, no, punkty reputacji 2 sztuki, to raczej już nie. On cykamek jest za 260, cwaniaczek, no. Cwaniurka. 35, a kupić możemy za 60, świetnie. Gwoździe masz? Wartość 2. I pyk, 10 gwoździ. Jeden to jeden, ale zawsze się przyda. Dobra, moi drodzy, ale... Ale. My sobie pójdziemy już dalej. Myślę, że w następnym odcinku. Tutaj byśmy byli już jakby bardziej bezpieczni. I przeszli sobie tam. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram macie oczywiście na stronie spookyshiro.pl. Również tam macie głosowanie na serię, Discorda i inne tego typu pierdółki, jak zapisy na whitelist do Minecrafta. No, więc wybaczcie mi, że o minutę jest krótszy odcinek, ale... Przynajmniej dzięki temu w następnym odcinku pójdziemy sobie już tak ze świeżą główką na północ do nowej bazy. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Grał do was Shiro. Hej, hej!